Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Będziemy w tym punkcie programu komentować bieżącą rzeczywistość polityczną, ale także będziemy mówić o tym, co się może wydarzyć w nowym, już rozpoczętym 2022 roku. O Donaldzie Tusku chwilę, bo głośny jego ostatni wywiad, jego ostatnie poczynania, można powiedzieć, że potyczki słowne z obecnym premierem Mateuszem Morawieckim, między innymi tu bój o drożyznę, ale wcześniej o wyniki wyborów, więc stawiamy w tym punkcie programu pytanie, czy Donald Tusk będzie w przyszłości bliższej lub dalszej, w tym roku albo w następnym, podważał wyniki wyborów. To, o czym mówił ostatnio w jednym z wywiadów, to cytat: nie jestem pewien, czy powinienem się modlić o wcześniejsze wybory, ale także zapowiadał kontrolę wyborów parlamentarnych. Do czego to wszystkiego zmierza? Pytamy Jana Rokitę, publicystę Tygodnika Sieci, którego witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I wspomniany wywiad z Donaldem Tuskiem, fragment na początek. Nie wystarczy wygrać. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że no najbardziej obawiałbym się takiego pyrrusowego zwycięstwa. No, że niby jest jakaś tam minimalna większość, ale na przykład nie do końca dogadana, skłócona, rywalizująca między sobą i jednak ciągle z pisowskim prezydentem i z takim dość silnym obozem Kaczyńskiego. Więc to wymaga takiej, powiedziałbym, takiej większej i bardzo odpowiedzialnej wyobraźni politycznej. No właśnie, kontrola wyborów z jednej strony, a jeżeli nawet Donald Tusk wygrałby te wybory, co słyszeliśmy, to nie jest pewien, czy byłby zadowolony. Jak pan sądzi, co się może wydarzyć i do czego tak naprawdę zmierza Donald Tusk? Wie pani, to jest chyba trochę szerszy problem, dlatego że to jest efekt tego bardzo gwałtownego konfliktu międzypartyjnego w Polsce, który, jak to zręcznie parę tygodni temu Ryszard Bugaj zauważył, wywołuje bardzo spore przeciążenia demokracji w Polsce, prawda? Znaczy, to jest, na czym polegają te przeciążenia demokracji? No to znaczy, że obie strony działają w warunkach tak ostrego konfliktu, że wykorzystują instytucje demokratyczne na granicy ich wytrzymałości, prawda? To dotyczy i wyborów, i sądownictwa, i procedur parlamentarnych, prawda? Które wiadomo, jak wyglądają. No, wyglądają w Polsce fatalnie, prawda? Więc w warunkach takiego ostrego konfliktu także padają oskarżenia, będą padać oskarżenia o próby zniekształcania wyników wyborów. To jest zupełnie naturalne, dlatego że ten zarzut stanowi instrument mobilizacji własnego elektoratu. Ja pamiętam, że to się zaczęło już wiele lat temu od tych sławetnych wyborów samorządowych, kiedy były te książeczki, które działały na korzyść PSL-u, i wtedy... Wtedy PSL wygrał w całej Polsce, śmiano się, że nawet w całej Europie, gdyby przeprowadzić takie wybory. Tak, dokładnie, a delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim domagała się debaty w Parlamencie Europejskim nad sfałszowanymi wynikami wyborów w Polsce. Tak. I to był jakby pierwszy sygnał tego, że tak z takimi rzeczami będziemy mieli do czynienia, więc to się dzieje cały czas. Tusk nie mówi niczego nowego, dlatego że o tym, że PiS sfałszuje wybory następne, no to przecież trąbią propagandziści opozycji od 2 lat co najmniej, albo i więcej, prawda? To jest formułowane jako taki jeden z podstawowych... Tak, ale to po co jest ta teza? Zastanówmy się na chwilę, no bo właśnie, są też struktury unijne, europejskie, które faktycznie poddają wątpliwość nawet to, czy polski Trybunał Konstytucyjny ma prawo orzec o nadrzędności polskiego prawa, polskiej konstytucji nad prawem unijnym, więc być może to o to chodzi, że to Unia będzie wybierała nam rząd. To jest jeszcze inna sprawa, nie wiem, czy to pani dwie sprawy porusza. Jedna sprawa to jest taka, że Unia chce... czy Unia, nie ma czegoś takiego jak Unia, ten aktualny establishment brukselski, powiedziałbym, ta dominujący w Europie neoliberałowie, ja ich tak nazywam, bo to obejmuje i chadeków, i socjalistów, i liberałów, prawda, to wszystko się zlało tak naprawdę w jeden wielki obóz polityczny już w tej chwili w Europie. Więc ci neoliberałowie polityczni, oni dążą wszelkimi sposobami do tego, żeby nastąpiła zmiana władzy w Polsce i na Węgrzech. To jest
dość oczywiste i dopóki ta zmiana nie nastąpi, to nie będą spokojni, nie będą zadowoleni, więc to mechanizmy presji, nacisku, pomocy dla opozycji, no to wszystko wiadomo, to jest jakby jasne, prawda? To wszystko będzie następowało dalej i to jest jakby tutaj Trybunał jest jednym z elementów tego. Natomiast to jest jedna sprawa, natomiast inną sprawą jest propaganda wewnętrzna dotycząca możliwych fałszerstw wyborczych. Ona służy przede wszystkim dwóm rzeczom w moim przekonaniu. Znaczy po pierwsze mobilizacji własnych wyborców. Nic bardziej nie mobilizuje wyborców jak wizja tego, że wróg będzie działał podstępnie, prawda? Znaczy, że wróg naruszy zasady. Wróg jest tak nikczemny, że złamie wszystkie zasady. Uważajcie, prawda? Uważajcie, bądźcie czujni. No to jest taka, nie miał, powiedziałbym nawet nieco na poły religijna przestroga przed szatanem, prawda? Znaczy szatan jest tak podstępny, że musicie być czujni cały czas. Przecież to księża w kościołach nam to samo mówią, przynajmniej ci bardziej konserwatywni. To jest taka kopia w gruncie rzeczy pewnych przestrog o charakterze religijnym. No po polityka w warunkach tak ostrego... Czyli Donald Tusk działa jak taki guru. Tak. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że każdy w takich warunkach pewnej równowagi politycznej, z jaką mamy do czynienia i niepewności wyników następnych wyborów, bo takie są realia, każdy z liderów bierze pod uwagę możliwość własnej porażki. W moim przekonaniu i Kaczyński, i Tusk biorą pod uwagę możliwość własnej porażki w tych wyborach, bo nikt w tej chwili nie wie, kto te wybory wygra. Oni też tego nie wiedzą. I teraz zarzut fałszerstwa jest oczywiście pewnego rodzaju budowaniem alibi sobie na wypadek tego, gdyby się jakąś to omsknęła władza o 1% czy 0,5%, prawda? To patrzcie, powie się wtedy i opinii publicznej, własnej i zagranicznej, to przecież nie myśmy przegrali, tylko nas przegrano, prawda? Niech pani wspomni Trumpa, prawda? Znaczy, to jest ten sam przypadek, prawda? Przecież Donald Trump pojechał na tym niesłychanie daleko i zbudował na takim przekonaniu tak silną wiarę u znacznej części Amerykanów, że dzisiaj w obliczu słabnięcia Bidena bardzo wielu przypuszcza, że on może wrócić do władzy po następnych wyborach prezydenckich. Więc to jest jakby ten drugi czynnik, prawda? Z jednej strony ta na poły niemal religijna mobilizacja do walki z szatanem, z drugiej strony budowanie alibi i podstaw do odbicia się politycznego na wypadek klęski. I to ponieważ Tusk jest dzisiaj w opozycji, więc on stosuje to mocniej, ale podejrzewam, że gdyby sytuacja się odwróciła i to PiS był w opozycji, to rzeczy by się miały podobnie, to znaczy ta retoryka byłaby podobna, tylko po drugiej stronie. Tak mi się w każdym razie wydaje, bo ona przynależy do pewnej bardzo specyficznej dzisiejszej sytuacji. Mm-hmm. No właśnie, a czy to można w prosty sposób przenieść na polskie podwórko? Czy wyborcy Platformy Obywatelskiej, którzy no właśnie wcześniej słyszeli z ust opozycji ówczesnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, że to PO fałszuje wybory, dzisiaj są w stanie jakby kupić ten argument i na odwrót, czy to po prostu zadziała? Zadziała, tak. To zadziała, dlatego że wyborcy, nie w całości oczywiście, ale w większym stopniu niż kiedykolwiek w przeszłości polskiej demokracji, są jednak wyborcami sfanatyzowanymi. Niech pani popatrzy na fora internetowe, nie trzeba daleko szukać, chociażby na forach internetowych na telewizji, w której rozmawiamy, ale przecież to jest typowe, prawda? Czy na forach wyborczej, ale na bardzo wielu innych. Więc mamy do czynienia z olbrzymią grupą, znaczy bardzo dużą, choć myślę ciągle nie dominującą, ale bardzo dużą grupą wyborców sfanatyzowanych, to znaczy takich wyborców nazywam sfanatyzowanymi, którzy są przekonani o tym, że wróg polityczny jest jednocześnie śmiertelnym wrogiem Polski. To znaczy stanowi śmiertelne zagrożenie dla, nie wiem, bytu, niepodległości, życia ludzi, Bóg wie czego, prawda? Znaczy wróg jest zdradziecki i wrogi Polsce. Więc jeżeli mamy tak sfanatyzowanych wyborców, to dla takich właśnie wyborców argument o tym, iż wróg także sfałszuje wybory, wskutek czego możemy przegrać, widzę Trump, jest czymś, co jest bardzo przekonujące. Ja oceniam, że w Ameryce w to, że Trump został pozbawiony władzy oszustwem, uwierzyło prawdopodobnie co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt milionów ludzi, prawda? Więc jakby my jesteśmy akurat politycznie dość zbliżeni dzisiaj do mechanizmów amerykańskiej polityki. Znaczy to, co jest u nas, to w Ameryce jest też, tylko tam jest więcej i gorzej, prawda? Tam jest bardziej wszystko. To, co jest u nas, to jest tam jest bardziej. Więc
Ta obserwacja potyczki Biden-Trump w ubiegłym roku, czy już dwa lata temu w tej chwili, jest w moim przekonaniu dość pouczająca dla tego, jak może wyglądać kampania wyborcza i jak mogą wyglądać potem argumenty formułowane przez przegranych, zwłaszcza w wyborach w Polsce. Znaczy, ja jestem niemal pewien, że ktokolwiek te wybory przegra, to część z jego wyborców i część polityków przegranego obozu, obojętnie czy to będzie obóz Tuska czy Kaczyńskiego, powie: nie przegraliśmy, tylko nas oszukano. To głowę sobie dzisiaj daje. Może pani to zapisać, pogadamy po następnych wyborach, zobaczy pani, że tak będzie. Nie trzeba zachęcać, zapisujemy. Ale to jeszcze zastanówmy się, co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o te przedwczesne wybory. Czy 2022 rok, w który wkroczyliśmy, to będzie ten rok, w którym faktycznie Platforma Obywatelska będzie dążyła do realnego odsunięcia PiS-u od władzy? W moim przekonaniu nie. To znaczy, Platforma jest dzisiaj, Tusk zwłaszcza, jest nieprzygotowany całkowicie do przejęcia władzy. I tego powody są dwa. To znaczy, po pierwsze, jest nieprzygotowany w sensie taktyki politycznej. To znaczy, obóz opozycji jest rozbity. Pojawiają się coraz to nowe, bardzo twarde oświadczenia różnych innych przywódców partyjnych poza Platformą, że nie zamierzają podążać za Tuskiem, prawda? Ostatnio PSL bardzo mocno o tym mówi. No, Lewica to jest oczywiste, także Hołownia, partia Hołowni. Więc w sensie taktycznym Tusk jest niepozbierany ciągle do tego, ażeby realnie zawalczyć o władzę i o zwycięstwo w 2022 roku. To jest pierwsza rzecz. Ale także sytuacja jest tego rodzaju, że dla że merytorycznie, prawda, Platforma jest kompletnie nieprzygotowana do przejęcia państwa w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu, który będzie postępował w roku 2022, bo powiedzmy sobie szczerze, rok 2022 zapowiada się przede wszystkim, już nie mówię o polityce, tylko o takich fundamentach polityki, jakie stanowi gospodarka, prawda? Zapowiada się nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie, jeśli nie w świecie. Bardzo ciężko. Bardzo kiepsko, prawda? To znaczy połączenie inflacji, która, jak wiadomo, jest w Polsce jedną z najwyższych w tej chwili w Europie, ale jest wysoka w całej Europie i będzie rosła, i prognozy, że będzie rosła dalej, z wyraźnym osłabieniem podaży, załamaniem rynku usług, który nastąpił w całej Europie, prawda? Te w Anglii nagle nie ma ciężarówek, bo nie ma kierowców, którzy są w stanie benzynę rozwozić do stacji benzynowych, więc nie ma benzyny na rynku, prawda? I tak dalej. Więc do tego jeszcze połączenie kryzysu energetycznego, no, i skokowego wzrostu cen energii, którego fragmentem jest kryzys gazowy wokół... No i sama pandemia jeszcze do tego wokół wszystkiego. Polityki rosyjskiej. I do tego kolejne wybuchy nowych wirusów, prawda, czy nowych odmian obecnego wirusa, z którymi nie wiadomo, czy będziemy sobie w stanie poradzić łatwo, czy nie będziemy sobie w stanie poradzić. Niektórzy twierdzą, że to będzie katastrofa, więc to wszystko zapowiada rok bardzo głębokich wstrząsów, kryzysów. Taki, no to nie będzie dobry rok. To musiałby się cud jakiś zdarzyć, żeby to był szczególnie dobry rok. Więc to jest moment do przejmowania kontroli nad państwem. Fatalny. Tusk jest człowiekiem szalenie, powiedziałbym, pragmatycznym, prawda? Znaczy pragmatycznym do cynizmu, bardzo daleko idąc, posuniętego. W związku z tym powiedziałbym tak, on będzie w ciągu 2022 roku udawał, że on chce przejąć władzę, prawda? Cały czas, dlatego że jego wyborcy, zwłaszcza ci bardziej fanatycznie, oczekują, no, żeby już tego szatana odsuwać, prawda? Znaczy już on przeczeka trudny moment, tak? I wówczas a teraz on będzie mówił już, ale cały nie zrobił w tym kierunku, żeby realnie odbyły się wybory, więc tylko wielkie załamanie samego PiS-u wewnętrzne może spowodować konieczność przyspieszonych wyborów. Natomiast nie działania Tuska i nie Platformy. I to jest temat, to znaczy wewnętrzna sytuacja PiS-u, który poruszymy także w kolejnym punkcie programu, odnośnie tego, w jaki sposób Jarosław Kaczyński przygotował się na powrót Donalda Tuska. Także o tym za chwilę.